Studium Instrumentów Etnicznych to zespół, który jest korzennym zespołem z Gór Świętokrzyskich. Kiedy pierwszy raz ich zobaczyłem, pomyślałem, że jestem na sesji terapeutycznej. Jest tu wiele wspaniałych i bardzo inspirujących osób i mimo tego wszystkiego, że są to osoby z całkowicie różnych środowisk, z całkowicie innymi zainteresowaniami, to potrafili znaleźć wspólny język właśnie przez muzykę, którym pięknie potrafią się dzielić z całą resztą społeczeństwa. A Góry Świętokrzyskie to takie miejsce, gdzie rodzi się niecodzienna muzyka. Ludzie, którzy mieszkają dookoła, muszą być pod wpływem baby Jagi, czarownic, różnego rodzaju innych nieznanych, prawda, zaczarowań. To miejsce sprawia, że w Górach Świętokrzyskich rodzi się specyficzna muzyka. Ja po tych kilkunastu minutach byłem bardzo zadowolony, zdecydowanie nastawiony pozytywnie do świata. Coś mnie uwolniło, wyszedłem z tego parakoncertu, mini koncertu, zdecydowanie zadowolony i z takim niepokojem, że chciałbym zobaczyć koncert prawdziwy, firmowany nazwą Studium Instrumentów Etnicznych. To, czy zespół Studium Instrumentów Etnicznych jest zespołem folkowym, czy nie jest folkowym, to właśnie wynika z tego, że dotykamy tego aspektu, dotykamy aspektu zapamiętania. Kiedy przyjechałem do Skarżysko-Kamienna na spotkanie ze Studium Instrumentów Etnicznych, okazało się, że ta taka dziwna nazwa, jak studium, nie wiem, nauk politycznych, studium kreowania handlu i polityki zagranicznej, w słowach Studium Instrumentów Etnicznych, to tylko przykrycie pod bardzo fajną grupą ludzi, którzy doskonale zintegrowani wykonują, tworzą znakomitą muzykę, która nie tylko jest ich przekazem, sygnałem w świat, ale przede wszystkim ich wspólnym byciem. Wszystko, co zobaczyłem, podparte było ogromną pasją. Nie tylko tego prowadzącego, tego szamana, który kierował swoimi ludźmi, ale właśnie wszystkich osób, które brały w tym udział. Charakterystyczne dla całego Pogórza Gór Świętokrzyskich, dla naszej muzyki ludowej, jest zapamiętanie. Jest forma transu, która w muzyce ludowej u nas akurat bardzo mocno się przejawia. Żyjemy pod jednym dachem już kilka lat. Dobrze nam się żyje. Tworzymy wspólne możliwości, wspólne przestrzenie. Myślę, że wspólną jakość. Bardzo cenne jest to, że charyzmatyczny, jak już tutaj bywało mówione, prowadzący Piotr rzeczywiście potrafi konsekwentnie zdobywać dla tej przestrzeni muzycznej nowych ludzi, zarażać też tą swoją pasją muzyczną innych ludzi.
byłem świadkiem czegoś niesamowitego, czegoś, co się rodzi na deskach, czegoś, co się rodzi w czasie koncertu i chyba przenosi się też już po tym, jak ten koncert dawno zamilknie, kiedy się skończy. Ważnym bardzo aspektem tej muzyki jest wspólnotowość. Gramy dlatego, bo lubimy kreować muzykę razem, wspólnie. Charakterystyka tej muzyki jest taka, że ona zmusza nas do współistnienia w jednym miejscu, do uważności, do zauważania kolegi obok. 14 osób na jednej scenie. To jest duża odpowiedzialność i kiedy nikt z nich nie ma partytury rozpisanej, nie ma nut przed nosem, to tylko dzięki głębokiej uważności taki koncert może się udać. Od 2 tygodni jestem posiadaczem płyty zespołu Studium Instrumentów Technicznych. Ta płyta jeździ ze mną w samochodzie. Pierwszy raz ją słuchałem ciemną nocą, wracając z pracy. I znałem właściwie jedyny utwór w całości. Tu nie ma miejsca na strach. No więc nie bałem się, włożyłem do odtwarzacza, posłuchałem. Fantastyczna muzyka, szczególnie nocą. Mój pierwszy kontakt z nią jako całością był właśnie o tej porze. Wywarła na mnie ogromne wrażenie. I zacząłem zauważać mnóstwo różnych rzeczy. Tak jak powiedziałem, słucham jej 2 tygodnie i cały czas słyszę coś nowego. Materiał z tej płyty zawiera cholernie dużo inspiracji, po prostu są tam takie wycieczki gdzieś w taką sferę świadomości. Mówi też dużo jakby o problemach, które otaczają współczesnego człowieka, młodego człowieka, ale także człowieka stąd, ze Skarżyska Kamiennej. Muzycznie płyta też jest świetna, jest naprawdę mnóstwo rozmaitych inspiracji, co ja osobiście bardzo w muzyce lubię. Na południu je wielkie błądzące elektrony, wszyscy biegają obijając sobie stopy. Ten kto roztropny przysiada na chwilę, ten kto nieroztropny ma ciągle kłopoty. 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 Niesamowitą rzeczą. I tu wielki ukłon dla Piotrka, który kieruje tym projektem, jest umiejętność dobierania, a może kształtowania osób, które z nim grają. Magiczny śpiew Sylwii, dozowanie instrumentów, kapitalny akordeon, wspaniała trąbka. To wszystko składa się po prostu na propozycję. Propozycję artystyczną, z pełną świadomością będę używał tego słowa. Tinta. Trzeszczy tak przyjemnie. Czasem myślę, czy ten trzask tam nie jest we mnie. Ich płyta jest wielowymiarowa. Nie posiada zbyt wielu podobnych bardzo do siebie elementów, które tak naprawdę powodują, że jest przez to jeszcze bardziej ciekawa, ponieważ każdy z uczestników i każda osoba, która jest w studium, dokłada do tego swoją część, przez którą tak naprawdę potrafi wyrazić siebie. Dlatego ta płyta jest tak naprawdę kwintesencją całego studium, które jest grupą wspaniałych przyjaciół, z którymi miałabym ochotę w przyszłości jeszcze współpracować. Cztery ściany, windy określają wszystko. Info i przestrzeń, przestrzeń i info, które dociera tu pomiędzy ścianami. Świat tu wszystko odmierza. Nie dotykamy rzeczy, które są prawdami oczywistymi. Opowiadamy o tym, o czym chcemy w danym momencie opowiedzieć, a najczęściej są to emocje. I to jest nasz wewnętrzny świat, to jest mój wewnętrzny świat. Świat pełen dyskusji, świat pełen głębokiego odczuwania. Świat wrażliwy, świat, w którym empatia jest na pierwszym miejscu. Świat takiego odbiornika, który odbiera rzeczywistość bardzo intensywnie, a potem o tym opowiadamy.
jesteśmy wzmacniaczem emocji, energii, historii, które się przez nas przelewają. Takie właśnie jest studium instrumentów etnicznych. Zachwycony tą ostatnią płytą Studium Instrumentów Etnicznych, ponieważ widzę, że widać tutaj taki progres w pracy muzycznej, jaką wykonali w ostatnim czasie. Też widać te interakcje energii ludzi, którzy to wspólnie tworzą. Że no nie sposób przejść nad tą płytą, nad tym materiałem, nad tą pracą muzyczną bez słowa, bez zauważenia, bez komentarza. Ale pojawia się też element w tej muzyce, który mnie fascynuje od samego początku, kiedy tylko ją usłyszałem. Element folkloru, bo to chyba jest folklor, świętokrzyskiego. Było mnóstwo artystów, którzy próbowali przeszczepić te elementy do muzyki, nazwijmy ją popularnej, czy takiej, która się sprzedaje na płytach. W przypadku tego projektu wydaje mi się, że to ma ogromne szanse powodzenia. Mała lalka wyszła sama na... Mała lalka wyszła sama na spacer. Czemu płaczesz? Siła wspólnego bycia w tej grupie muzycznej, ale również można powiedzieć filozoficznej, terapeutycznej, w której ścierają się różne poglądy, różne postawy wobec życia, a przekazem jest muzyka, zrobiła na mnie wrażenie. Stąd też przyjechałem odwiedzić, zarazić się też tym, co robię, czyli sztuką wideo. I to jest doświadczenie, które zabiorę stąd do Trójmiasta i będę zawsze o nich pamiętał. Mała.